Cześć, jestem Jay, oto omówienie NXT TakeOver 36 z dnia 22 sierpnia 2021 roku. Oglądając całą galę, była ona naprawdę spoko, na wysokim poziomie. Było tam wiele szokerów, co prawda powrotów, no był jeden, ale taki słabszy. Myślę, że nie musimy przedłużać, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. No a co, my już przechodzimy do kick-off. A w kick-offie Rich Holland kontra Trey Baxter. Walka z kick-offu. No zwykle nie oczekujemy niczego od kick-offowych walk w NXT, no bo jak na SummerSlam dostajemy porządną walkę Biggie'ego i Corbina. Tu pamiętam na Elimination Chamber dostaliśmy masywny Fatal 4-Way z świetnymi spotami Ricocheta, to tutaj dostaliśmy walkę, która została zapoczątkowana tweetem. Jutro piszę, że chcę się nawalać z Torym i nie zdziwię się, jeśli serio dadzą mi tą walkę. Sama walka była bardzo szybka i zakończyła się North Grid z trzeciej liny. To, co jednak mnie zaskoczyło, to, że walka coś wniosła, a mianowicie przyszłą walkę Ridge'a Hollanda z Timothy Thatcherem. Zwycięzcę przewidziałem prawidłowo, więc się cieszę. Poza tym przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli samej gali. Cameron Grimes kontra LA Knight o Million Dollar Championship. Rozśmieszyło mnie w pewnym momencie to, że Grimes, próbując odciągnąć Knighta od narożnika, zdjął mu maksterki, ale nie zdekoncentrowało to Knighta, który chwilę później wykonał High Flyera, po którym wykonał niestety nieudany pin. Chwilę po tym nieudanym pinie był dość spory boczyk, czyli przepięcie Grimesa w czasie wykonywania Million Dollar Dreamu. Na szczęście chwilę później, gdy była super sekwencja, gdzie można powiedzieć, że Ted DiBiase powrócił na chwilę do wrestlingu, wykonując oryginalny Million Dollar Dream, a następnie dając możliwość wykonania To The Moon przez Grimesa i odebranie pasa Knightowi. Sama walka mi się w sumie podobała, fajne były akcje Ted DiBiase'a z Grimesem i jego, wiecie, jakby powrót do ringu. To, czego nam jeszcze brakuje, no to jego oficjalny powrót do ringu, a to się raczej nie stanie. Minusem tego starcia jest oczywiście tytuł Million Dollar Championship, no bo zobaczmy, został on przywrócony tylko dlatego, że powrócił Ted DiBiase i tylko dlatego, że jest rywalizacja LA Knight i Grimesa, więc nie wiem, możliwe nawet bym się nie zdziwił, gdyby na przyszłym NXT lub za niedługo Knight, znaczy Grimes, zszedł się tego tytułu, oddał go Ted DiBiase'owi i Ted DiBiase by znowu po prostu odszedł. No więc tak to wyglądało, a tak wyglądała walka Raquel Gonzalez kontra Dakota Kai o NXT Women's Championship. Walka miała dość sporo boczy, ale takich mniejszych, więc można wybaczyć. Trochę zdziwiła mnie wygrana Raquel Pochingona bombie z drugiej liny. Mam nadzieję, że straci to mistrzostwo na następnym NXT TakeOver, chociaż mam nadzieję, że będzie to lepszy przeciwnik niż Kylie Rae, która właśnie powróciła. Raquel ma taki problem odnośnie main rosteru, że jest w sporych rozmiarach. No i właśnie w main rosterze mamy, wiecie, na tych głównych tytułach mamy te mniejsze zawodniczki. Więc jeżeli by Raquel chciała przechodzić do main rosteru, to musiałaby pójść do dywizji tak teamowej, żeby walczyć z Taminą lub Nia Jax. Ale kto tu mówi o main rosterze? No ja. Następny TakeOver to ukochane przez nas i regala Wargames, więc może tam coś fajnego wykombinują. Największy szoker tej gali, mnie to tak zdziwiło, ja byłem tak zszokowany, że nie wiedziałem, czy to się dzieje naprawdę. Ilja Dragunov kontra Walter o NXT United Kingdom Champion. Początek walki nie był dla Dragunova najlepszy. Jego taktyką było wykorzystywać jego przewagę szybkości i zadawać szybkie ciosy, by potem móc wykonać odważniejszy ruch. Lecz niestety popełnił błąd, który wykorzystał Walter, łapiąc pretendenta i wykonując powerbomba na narożnik. To nauczyło Dragunova o bólu i nauczyło go, jak go pokonywać. Więc z czasem zaczął przeć naprzód, przyjmując kolejne chopy i pokonując je własną psychiką. Po dalszej dewastującej walce Dragunov przypomniał sobie swoją przegraną sprzed 11 miesięcy. Były to bolesne wspomnienia, lecz wyciągnął z nich lekcję. A dokładniej to Sleeper Hold, którym został pokonany i to właśnie ten lock zapiął na szyi Waltera. Po chwili Walter odklepał i nastała New Era, czyli Dragunov Era. No więc po tym jakże poetyckim streszczeniu walki, aż brak mi słów do tego, co się wydarzyło. Na predykcjach mówiłem, że Walter będzie mieć ten pas zawsze, nie ma osoby, która byłaby go w stanie odebrać, a tu takie zaskoczenie. Myślę, że na pewno sprowadzi to jakąś nową widownię do NXT UK. No i w sumie zobaczymy, jak to się rozwinie.
co-main event The Undisputed Finale 2 out of 3 falls match. To wszystko dotyczy tylko jednej walki, a mianowicie Kyle O'Reilly kontra Adam Cole. Byli członkowie Undisputed Era i dali naprawdę dobrą walkę. Co prawda było parę problemów związanych z szybką zmianą stypulacji. Walka też zakończyła się w inny sposób niż planowano, ale i tak była to walka klasy A. Pierwsza fala, zwykły mecz bez stypulacji, wybrany przez Kyle O'Reilly'ego, zgodnie z moimi przewidywaniami przez niego również wygrany, ale po roll-upie, więc nie była to dominacja, a zwykłe szczęście. Druga fala, czyli street fight wybrany przez Cole'a, zaczął się od razu. Cole uciekł poza ring w poszukiwaniu krzesła, ale nie skończyło się to dobrze, bo zza pleców wychylił się O'Reilly, dając sobie czas na przygotowanie egzekucji, czyli posadzenie Cole'a na krześle z koszem na głowie i wykonanie dropkicku. Po chwili, gdy Kai chciał kończyć skokiem z trzeciej liny, Adam zrzucił go na jego żebra, co znacznie wpłynęło na całość pojedynku. Po tym momencie Cole głównie skupił się na dewastacji żeber Kyle'a. Były tam jeszcze spoty z candlestickami i łańcuchami owiniętymi wokół pięści, tu wam dam zdjęcia, a i tak wszystko skończyło się fenomenalnym skokiem z trzeciej liny na krzesła, dzięki czemu Cole wygrał i wynik stanowiło 1-1. Zanim zaczęła się jeszcze trzecia fala, Adam poznęcał się jeszcze nad O'Reillym, dając czas zespołowi WWE na umiejscowienie klapki. Po krótkiej przerwie klatka w końcu się zamknęła, niestety z przedmiotami, co spowodowało, że po krótkiej walce Adam przykuł kajdankami Kyle'a do liny, przez co nie mógł się ruszać. Skopał go tam i gdy chciał kopać dalej, to Kyle O'Reilly zapiął na nim hellhooka i oczywiście Adam nie widział tego kendosticka, który był tam 20 cm dalej na tym zdjęciu, co go tam kopie. Przypiętego to widać, że jest obok na lewo i dalej nie umiał także kopnąć Kyle'a nogą, czy coś by się wygrywać. Więc odklepał. Dla mnie mega słabe zakończenie, patrząc na to, że dało się z tego bez problemu wydostać. I tak oto się skończyła ta rywalizacja. Kiczową wygrał Kyle'a O'Reilly'ego. Dość długo ją ciągnęli, ale nie była ona zła, porównując się do innych terminowych rywalizacji, co z Adamem, a co z Cole'em. Zobaczymy, mi by pasowała rywalizacja Cole'a z Finem w main rosterze, ponieważ obaj mają, wiecie, te swoje czanty. A Adam ma boom, Adam Cole, baby. No i wiecie, no mają tam te swoje czanty, więc to by mogło zintegrować naprawdę masywnie publikę. Co z Kyle'em? Akurat w sumie to nie mam pojęcia. Mimo że wygrał z Adamem, to i tak nie widzę w nim dalszego potencjału. W ostatecznej ostateczności panowie mogą wrócić do Ring of Honor lub przejść do LEW, ale tego raczej bym się nie spodziewał. W przerwie przed main eventem odbyło się promo Dragunowa. Nawet nie mówiąc w skrócie, powiedział tam, że skończyła się era Altera, a zaczęła Dragunowa. Potem było promo Legado del Fantasm, mówili tam po hiszpańsku, więc mało zrozumiałem, ale ogłosili ich walkę na najbliższym NXT, a mianowicie Six Man Tag Team Match Legado del Fantasm kontra całe Hitro wraz z Scottem, więc będzie to jego pierwsza walka jako champion. Następnie została jeszcze bonusowo ogłoszona walka Carmelo Hayesa z Odyssey Jonesem, a jak już jesteśmy przy ogłaszaniu walk, to została akurat ogłoszona teamowa walka na Raw, Rhea Ripley i Nikki Ash kontra Shayna Baszler i Nia Jax. Dość długo nie widzieliśmy tych zawodniczek, więc może to być ciekawy powrót. Main event. Czekaliśmy na to tak długo, dokładnie 18 miesięcy. Powrót Samoa Joe do ringu przeciwko Karrionowi Crossowi o NXT Championship. Tak jak przewidziwałem, walka nie trwała zbyt długo, bo raptem 12 minut. Mimo iż oglądałem całą galę, nie pomijając żadnej walki, również tutaj to jakoś nic specjalnego tu nie widziałem. Samoa Joe wydała mi się trochę zakłopotana, nie było w nim widać bestii jak sprzed laty na Survivor Series. Sama walka była dość monotonna z racji, że finisher obu panów to duszący submission, to właśnie na tym polegała walka. Był co prawda spot z barierkami, ale to już widzieliśmy w zeszłym tygodniu. Pod koniec Cross wśpiął się na liny, by zakończyć pojedynek, ale zastąpił go w tym Samoa Joe, który przechwycił Crossa, wykonując Muscle Bustera i kończąc tym pojedynek samym, zdobywając mistrzostwo NXT po raz trzeci. Mimo że uważam NXT za lepszy poziomowy roster niż główny, w przeciwieństwie do niego w NXT jest ponad 100 zawodników, a i tak te 100 zawodników jest tańsze niż 12 milionowy
nowy Brock Lesnar, ale wracając, to myślę, że jednak main roster dałby Joe większą sławę, akurat z racji, że Big E ma walizkę Money in the Bank i mam nadzieję, że zdobędzie mistrzostwo, to byłby idealny moment dla Joe, by powrócić do main rosteru i spróbować mu ją odebrać. Jeżeli chodzi o roster NXT, to nie widzę innej opcji niż powrotna walka z Karionem lub Finnem, no bo raczej Kyle O'Reilly nie pójdzie na ten tytuł. Co dalej mam o tym myśleć? Szczerze nie wiem, ale wiem, że organizowaliśmy sobie zabawę z predykcjami. Co prawda napisały je tylko dwie osoby i mi niestety się nie udało trafić, bo trafiłem tylko dwie na sześć walk, ale udało się komuś trafić wszystkie. Jestem bardzo zaskoczony, ale trafił je Brian Danielson. Serdecznie gratuluję, wygrałeś. Pozdrowienia na odcinku. Jeszcze był SummerSlam. Tak, czy ja bym chciał coś powiedzieć o SummerSlam? No, oglądałem sobie SummerSlam. Myślę, że powrót Becky Lynch jest spoko, ponieważ nienawidzę Bianki Belair. Poza tym, no to, że John Cena przegrał z Romanem Reignsem, uważam za mocno bezsensowne. I to, że Roman Reigns powiedział na gali, że jeżeli straci tytuł, to odejdzie, jest tym bardziej bezsensowne, bo ten sam dał do zrozumienia, że go nie straci. Naprawdę, to było według mnie żałosne ze stronę WWE. Nie wiem, czy on to wymyślił, czy kto. A jeszcze była ta walka Alexa Bliss bezsensowna z Ivą Marie z Doudrop. To akurat ten spot, że Doudrop olała Ivę Marie, jest dla mnie spoko. Poza tym, no to tak gala, mimo że była dobra, to jednak NXT było lepsze. Każdy to wie. A poza tym, to akurat muszę otworzyć teraz na szybko. Widziałem, że ktoś napisał komentarz w USB, który mnie rozśmieszył. USB Chichago Made jakoś tak, który ma więcej wyświetleń niż moje predykcje. Troszkę zły jestem, no tak? Jaki to był komentarz? To od Patryka. Tak, ledwo, ale obejrzałem do końca i poza tym fragmentem o Wyattie i trochę o TNA, choć nie wiem, gdzie ty te narzekanie widziałeś, to generalnie myślenie jak u 15-latka, generalnie tragedia. To już ten dzieciak, co NXT u was robi, ma pewnie więcej oleju w głowie. Dziękuję. To był najlepszy komentarz o mnie, jaki dostałem na tym samym kanale. Serdecznie dziękuję, Patryk, i pozdrawiam. Jakby co, to zapraszam do regularnego oglądania NXT, jak ci się WSB nie podoba. A tak śmiesznie. Dobra, no to w sumie może kończyć. Czy coś poza tym? Nie, już wszystkie newsy powiedziałem, wszystko. Mógłbym jeszcze na siłę omawiać zeszłe tygodniówki, które pominąłem, takie jak UK czy Two of Five Live, ale jednak je przeskipuję, bo i tak już mamy późno, a chciałbym się z tym omówieniem wyrobić do 16, co nie wiem, czy mi się uda, raczej nie. Więc w sumie to wszystko. Dzięki wam za oglądanie. Zapraszam do stawienia łapki w górę, subskrypcji i napisania jakiegoś fajnego komentarza. Mówił do was Jay. Pa, pa.